Siema, witam Was w tą środę. Środę dla mnie bardzo optymistyczną, z tego powodu, że kiedy wstałem rano, zorientowałem się, że na moim koncie jest rekompensata. Rekompensata oczywiście w cudzysłowiu. Dostałem pika z ikoną za tego, którego wykonałem w sobotę po godzinie 19, który był błędny. Jak dobrze wiecie... Trafiłem na Zario, wybrałem na Zario. Natomiast miałem Zolę Optimusa do wyboru. I teraz jej doszło do wniosku, że oczywiście oddaje te piki, ale co ciekawsze, oddaję piki osobom, które miały do wyboru kartę Optimus. Jeśli mieliście trzy razy Mida, a Mid Prime, nie mieści żadnego Optimusa, to pomimo tego, że był błąd, nie wiem jak to działa, czy w puli w teoretycznie mieście więcej kart do losowania, w teorii też was to jakoś może nie bezpośrednio, że trafiliście, ale pośrednio mogło dotyczyć nie wiem, jak to działa i oczywiście tego nie opiszę nam. To Wy nie dostaliście zwrotu. Tylko osoba, która miała do wyboru Optimusa. Jeśli wybraliście Optimusa, też otrzymujecie zwrot. Oczywiście karty, które wybraliście wtedy, dostaliście, wzięliście Optimusa, nikt wam nie zabrał tak samo, jak nikt nie zabrał mi właśnie tego Nazario, przynajmniej na szczęście, więc tak to mniej więcej wytłumaczę to nie jest zależne od mnie, żeby nikt się mnie nie czepiał i ty dostałeś. Natomiast tego pika z ikoną dzisiaj będziemy o godzinie 19 od 18 do 20.00 mamy streama na Twitchu i będziemy właśnie go otwierać. Na początku tradycyjnie zostawcie lajka, ostatnio tych lajków wbijamy naprawdę dużo, chyba to jakoś działa, chociaż może nie przekłada się bezpośrednio na zasięgi, ale na pewno daje motywacji. No i zostawcie subskrypcję, subskrypcja jest bardzo ważna, lecimy powoli w tej edycji w kierunku 20 tysięcy. Z takich wydarzeń fifowych chyba najbardziej elektryzują ludzi te rekompensaty w ostatnich dniach, jak wiecie dobrze z ikoną zostało to rozwiązane, prawdopodobnie jeśli nie macie, już nie dostaniecie tej ikony, chociaż wiadomo to jest jej. Natomiast jeśli wybieraliście party Bega tam z gwarantowaną kartą rodzinną z pierwszej drużyny, zobaczymy jak to zrobią, istnieje też prawdopodobieństwo, że jeśli trafiliście kartę z pierwszej drużyny, to wam w ogóle nie oddadzą, jeśli trafiliście z drugiej, to pewnie wam oddadzą. A może jednak karty jako paczki są inaczej traktowane? Nie wiem, nie czytałem tak dokładnie nie znam sposobu działania jej. Natomiast tu ostatecznie może być bardzo, a to bardzo dużo różnic. Więc jeśli czekacie na rekompensaty z party Arty bagiem, tym za tokeny, czekacie na rekompensatę z czymś innym, ewentualnie, musicie czekać, aż jej to wam przyzna, ewentualnie czekać na komunikaty od nich. Nie wiadomo, kiedy to się wydarzy. ICONPIC, według mnie, bardzo niesprawiedliwie rozegrane, natomiast, no no po prostu tak jest, nic na to nie można poczynić i jeśli chodzi o tego typu błędy, możemy zauważyć pewną tendencję, że wykonując nawet szybko, kiedy taki błąd wychodzi, dajemy sobie szansę na trafienie po prostu tego, że oni Wam to oddadzą rekompensatę, w cenie dwóch piku w cenie jednego pika mam dwa piki natomiast jeśli trafiłbym same middle prime no to nie miałbym tego drugiego pika i w teorii miałbym tylko jeden wybór, tak jak było to na rzeczy, więc ogólnie opłaca się nadal, kiedy są jakieś błędy działać, ale jak widać nie zawsze przy Przyniesie to zamierzone rezultaty, czyli za pół ceny coś otrzyma otrzymać. Nie Nie otrzymacie za pół ceny, bo jej różnie to definiuje, rozdziela oraz rozstrzyga. Z rzeczy takich na bieżąco: dzisiaj dostaniemy nowe Team of the Week o godzinie 19. Jeśli chodzi o największe gwiazdy, które mają tam się ukazać, jest Ronaldo, jest Szczęsny, jest Parejo, Ginter, Grifo, Oshimen i tak dalej. Ferran Torres możecie zobaczyć tutaj te nazwiska. Czy są statystyki oficjalne? Nie wiem. Wrzucają to mniej więcej ludzie do internetu, jeśli chodzi o te przecieki, te szeryfy i tak dalej. Zobaczymy jednak, jak to będzie wyglądać. Lecąc dalej... Y Cała drużyna, cała drużyna tutaj macie nazwiska i może nie będzie aż takiego wielkiego wysypu kart pod SBC, bo patrząc sobie nawet na tą grafikę, no mamy 89 szczęsnego, gdzie jego karta 88 nie jest tak typowo najtańszą kartą w overalu, jeśli chodzi o informy, natomiast ona już jest w grze od października. Lecąc jednak dalej mamy 87 Parecho, on raczej będzie kartą typowo pod SBC, mamy Gintera 87, mamy Grifo 86. No i poza tym może nie będzie już tak bardzo wysoko ocenionych kart i może te informy z poprzednich Team do the Week też zaczną troszkę lepiej wstawać, jeśli ktoś ma je kupione. Kolejna informacja bardzo, a to bardzo istotna. Mbappé wygrywa Player of the Month, a takie są przecieki. Kiedy go zobaczymy? Prawdopodobnie jutro. Oczywiście był chyba jeden zawodnik, którego zobaczyliśmy jako Player of the Month w ligę właśnie w środę, natomiast tak z reguły wychodzą w czwartek o godzinie 19 i właśnie na jutro, na czwartek bym się nastawiał. Ile może kosztować jego karta 93? Siodzie Informa kosztuje 1,8 miliona na PlayStation i 1,5 na Xboxie, mniej więcej i te rozstrzały są tego typu, więc myślę, że około 2 miliony za wykonanie takiego SBC możemy założyć. Ale oczywiście, jeśli będzie tańsze, to będzie to mile widziane i może będzie częściej wykonywane. Mbappé wygrywa Player of the Month Ligi francuskiej. Kolejne dość ciekawa informacja, jeśli chodzi o przecieki, czyli koncepcja kolejnego eventu. Podobno ma się nazywać Food Fantazji, i jeśli chodzi o ten event, ma to być po prostu bardzo, a to bardzo mocno odzwierciedlona kopia zeszłorocznego eventu. What if, którym mieliśmy właśnie przed urodzinami Food, teraz najwyraźniej będzie to po urodzinach wód prawdopodobnie właśnie ze zmienioną nazwą, jeśli to oczywiście przecieki się sprawdzą. O co tu chodzi? Będą to karty również dynamiczne, które pod wpływem określonych wydarzeń w czasie rzeczywistym, w świecie realnym, jeśli zawodnik wygra jakieś mecze, czy tak jak tutaj zagraj trzy mecze w następnych pięciu spotkaniach, na przykład ligowych danego zespołu, dostanie upgrade, wygraj jeden mecz w następnych pięciu meczach ligowych zespołu i tak dalej, więc jeśli chodzi o to, to tak to może wyglądać, natomiast następne napastnicy, pomocnicy strzeli jednego bramkę, jedną bramkę lub zalicz asystę w pięciu następnych spotkaniach, dodatkowo obrońcy i bramkarze zalicz czyste konto, więc mniej więcej tak to może wyglądać i podobno, teoretycznie, jeśli dany zawodnik spełni trzy te założenia, może otrzymać plus 3 do overalla, więc naprawdę te karty mogą być ciekawe, mogą być dynamiczne i mogą mieć bardzo ciekawe możliwości do upgrade'u oraz bardzo ciekawe będą do handlu, bo słuchajcie, jeśli będzie nawet dany klub przegrywał Zawodnik wejdzie na boisko, po czym strzeli bramkę, no to jego cena automatycznie będzie rosła, ponieważ będzie się zapowiadał do upgrade'u. Oczywiście to jest przeciek, to nie jest oficjalne, natomiast tak to może wyglądać i taki event zapowiada szeryf. Myślę, że raczej się nie myli i coś właśnie w temacie bardzo zbliżonym do fut tego Lotifa Zostaniemy właśnie te food fantazji. Teraz temat, który mamy w każdym materiale i chyba bardzo przypada w większości do gustu, a przynajmniej ja go bardzo lubię, czyli sprawdzanie ceną wyrali. Pomimo że to jest takie, wiecie, sztywne sprawdzanie na footballu, gdzie oczyty są mylne często, to możemy powiedzieć sobie troszkę o sytuacji obecnej rynku, jeśli chodzi o segmenty kart pod SBC. I patrząc na to, karty 84 są zdecydowanie wyżej niż było ostatnio. Karty 85 również są wyżej, a na pewno po tych wszystkich wyzwaniach widzimy pewną górkę. O ile wczorajszy piko kone, którego można kolejny raz wykonać, nie w Płyną jakoś przepotężnie na rynek, o tyle możemy zauważyć, że te overale jednak mimo wszystko się trzymają. I pytanie teraz, czy jest czas na wejście w tego typu overale? Słuchajcie, to, co wiem w ostatnim materiale, już nie będę pokazywał wam tego w grze. Jutro są nagrody sezonowe. Nagrody sezonowe mają to do siebie, że ludzie dostają paczki niewymienne. Kiedy dostaną paczki niewymienne, dostają na przykład Goręckę, Rubena, Diaza, Halanda i Sterlinga niewymiennego. Co z tym robią? Chcą to przepalić. Natomiast, oczywiście. Te karty mogą stanowić połowę wartości jakiegoś na przykład Pika z Ikoną, Ramosa, może jutro nawet Mbappé, ale ogólnie jakoś SBC, którym są zainteresowani i następnie idą dokupić na rynku kolejną część, żeby zrobić za połowę ceny, jeśli chodzi o dane wyzwanie, gdzie wcześniej musieliby zapłacić całą kwotę. I dlatego rynek bardzo często overalowy się nakręca. Jeśli nie braliście tych kart, możecie powoli na nie zerkać. Jednak tydzień temu... Właśnie w środę o godzinie 19, 20, 21, dostaliśmy bardzo, to bardzo ciekawe paczki lighting round, czyli paczki z gwiazdą 8,5, 8,6, a nawet 8,7. I te paczki bardzo mocno wpływają na tego typu overale. Więc jeśli dzisiaj wieczorem dostaniemy dużą podaż paczek i karty bardziej bym się skupił na 8,6, 8,7, 8,8, 89, będą na przykład, nie wiem, kilka tysięcy niżej niż tu widzicie, czyli 87, takie sensowne, fajne linki, łapanie poniżej 20, 88, poniżej 25, 24. To, nawet patrząc na ostatni dołek, możecie sobie dobrać te karty i liczyć na to, że jutro po nagrodach sezonowych, czwartek, ten rynek się nakręci. Według mnie to jest fajna teoria i coś, co działało już kilka razy w tej edycji. Należy jednak pamiętać, że bardzo dużo zależy od tego, jak będzie wyglądał cię rynek, czy zostaną rzucone paczki, czy będzie jakieś SBC ewentualnie, które to podniesie. Jednak warto to mieć mocno na uwadze. I zaplanować sobie tak. Wchodzę, biorę te karty, które obecnie mamy. Wiadomo, będzie jakieś SBC Jeszcze dzisiaj codzienne biorę te karty, które mamy tanio wieczorem. Biorę te overall 8, 6, 8, 7, 8, 8, 9, może nawet. I jedyną myślą, którą mam, to znaczy, cokolwiek by się nie działo, w czwartek sobie z nich wyjdę. Będę na zero, wyjdę. Będę minus 500 coins, wyjdę z tych kart po południu, w czwartek czy w czwartek wieczorem. Dlaczego? Ponieważ nie czekajcie na event. Na event warto wejść z kasą, a tym bardziej jutro, w czwartek, może warto wieczorem czy w piątek rano zobaczyć na karty grywalne Obecnej drużyny urodzinowej, i ja zdaję sobie sprawę, że ostatnio urodzinowe tak sobie odbiły, szczególnie jeśli ktoś przetrzymał, bo te karty odbijały, te karty dawały zysk. Jak Grillisza kupowanego za 130 mogłem sprzedać w pewnym momencie po 147 czy 148, ale bardzo często, czym dłużej ich nie ma w paczkach, tym bardziej narastają. Jednak jej zrobił błąd z pikiem, to nakręciło rynek, a przy okazji, oczywiście, overalowy rynek, a przy okazji spowodowało spadek grywalny, gdzie ludzie wyprzedawali część swoich składów, żeby zrobić tego pika. Następnie dali ten scumbag. Wiem, ktoś ostatnio pisał, ty. To nie jest skambek, ja trafiłem Ronaldo, ale słuchajcie, to jest pula kart, którą możecie trafić. Jak każdy się chwali, czym trafił dobrym. Z reguły nie chwalcie się, czym trafiliście dziadostwo, jak po prostu trafiliście dziadostwo. Napiszcie, co trafiliście z tego skam e, pika, jeśli go zrobiliście. No bo mimo wszystko to jest wybór SBC, które były do toty, tam nie było nawet Varana. Więc z reguły można było trafić Cristiano Ronaldo. Jeśli trafił Cristiano Ronaldo Player of domofa super. Czy wpłynąłby jakoś mega na mój skład? Na tym etapie nie pewnie w większości ludzi, którzy handlują, też by to nie wpłynęło. Jeśli trafiłbym Salaha, tym bardziej bym się nad tym zastanowił, a tym bardziej się trafiłbym jakieś fofane czy kogoś tam, kto tam był, więc jeśli chodzi o to, mniej więcej tak do tego podchodzę, że pula kart, która jest dostępna jest bardzo, to bardzo szeroka, natomiast cena jest 100 tysięcy, można dwa razy, a za 200 tysięcy już możecie sobie coś ciekawego kupić, dlatego tak to nazywam. Patrząc na karty urodzinowe, wiadomo, nie odbiły one niesamowicie, jeśli chodzi o pierwszą drużynę, bo chciałbym wam pokazać, nie było niesamowitych tutaj zysków i w tym momencie nawet są na zero w stosunku do tego, co zbieraliśmy, natomiast nie ma wielkich strat i warto wejść. Kiedy raz na road to the final nie wyszło, drugim razem już wyszło przepotężnie, bo tam przed meczami się nie nakręciły. Więc patrząc na te karty, jest na pewno kilka, które warto się nimi zainteresować. Osobiście myślę o Firmino, pakacie do składu i ewentualnie, żeby na nich nie tracić. Natomiast kiedy widzę cenę Didiego, kiedy widzę cenę nie wiem, nawet tego Silasa, Sancheza, tutaj nie ma ryzyka. Yuri Bericze i tak dalej. To są karty, które kompletnie nie mają ryzyka. Są w dużym stopniu mimo wszystko grywalne, a przy okazji nie niosą ze sobą wielkie podatków, czyli nawet jeśli zaczną zjeżdżać, to nie jesteście aż takiej nie wiadomo co, żeby stracić nie wiem, bardzo dużą część swojego budżetu. Więc nad tymi kartami na pewno będę się zastanawiał. Jutro w czwartek, raczej poważnych meczach, czyli wieczorem będę naizerkał. Ostatnio cały czas tak są w tym momencie najtaniej w czwartek wieczorem. Te topowe, niekiedy jeszcze w piątki są tanie, te najdroższe, niekiedy nawet w sobotę i niedzielę, no bo jeśli z rynkiem coś będzie się działo na przestrzeni kolejnego tygodnia, to wiadomo co, z tego, że kupicie w czwartek taniej, w piątek, sobotę niedzielę odbije jak w poniedziałek jak je na przykład zniszczą trocenowo, ale jeśli chodzi o to, typową inwestycję, jest tu kilka kart takiego sprzedziału, powiedzmy 30, 40, 150 tysięcy, może nawet ten Nojer, które nie mają tak dużych podatków, fajnie odbijają, może nawet droższe, ale wiadomo, to zwroty procentowe są różne i nie każdego stać, żeby w coś takiego wchodzić, yy, ale będziemy, może jeszcze ten Fekir, no pomyślimy, naprawdę pomyślimy, jutro wieczorem, w czwartek będę na to zerkał, nie wiem, czy jutro wieczorem będzie stream, czy będziemy sobie mogli to ogarnąć, natomiast w piątek w materiale na pewno zobaczycie w karty, w które wchodziłem i na pewno będziecie mogli również spróbować ze mną na nich zarobić. Z takich aspektów bardziej handlowych, no nie tylko na tych urodzinowych można było stracić, można było również zarobić na kartach Road to the final. Tu mniej więcej widzicie post, jak to wyszło, jeśli chodzi o handel na Discordzie, jakieś miejsca są, natomiast wiadomo, najlepiej dołączyć pierwszego dnia miesiąca, jeśli jednak jest ktoś chętny, link macie w opisie. Ewentualnie poczekajcie na początek kwietnia i zapraszam. Zobaczcie jak zjechał telarz. Oczywiście te karty sprzedaje się przed meczem, niezależnie co by się działo. Wiadomo, jeśli wygrałby, no to prawdopodobnie by frunął, no ale tutaj, jak ktoś przetrzymał, to stracił przez pół jego wartość, no bo wczoraj spokojnie dało się go sprzedać po 280 przed meczem, przed 290-330, więc naprawdę przepotężny spadek. Natomiast Lorente urósł. Urósł z tego powodu, że wygrał swoje spotkanie. I jak widzicie, jest dość mocna górka, a wręcz nawet dzisiaj jest trochę drożej, niż był w pewnym momencie wczoraj po wygranym spotkaniu. Więc to na pewno jest dość ciekawa sprawa. Dzisiejsze mecze Quadrado. powiem wam, że kwadrado bardzo, a to bardzo urósł. I, I to jest coś, co pokazuje, w jaki sposób ludzie się nakręcają na te wyzwania, bo tego kwadrado dało się brać po 175-100. 55, szczególnie na Xboxie, tutaj widać jego potężny wzrost. Quadrado osobiście odpuściłem, natomiast Kai Havertz to jest po prostu szok. Słuchajcie, Kai Havertz, jeśli chodzi o ile można było go zebrać, jeszcze w weekend, kiedy ludzie się tak nie zastanawiali, 280 tysięcy na Xboxie, 250 na PlayStation, 280 na PC, więc te przebitki są naprawdę świetne i oczywiście jeśli macie karty dynamiczne, zawsze sprzedawajcie je przed meczem, bo wiadomo, potem już nic nie zależy od Was i możecie ostatecznie obudzić się, tak jak tutaj z Alexem Teleszem. To jest bardzo, a to bardzo znana, stara prawda. Lepiej nie zarobić i żałować niż przetrzymać, zaryzykować, a potem bardzo dużo stracić. Już się wtedy nie żałuje, tylko coś boli, wiadomo. Myślę, że wszystko mamy tutaj w miarę omówione. Jeśli chodzi o dzisiaj, wiadomo, 18.20 stream otwieramy tego pika, którego dostałem w ramach rekompensaty. No i następna sprawa. Mam nadzieję, że jutro, nie, ale w piątek uda się nagrać taki materiał zapowiadający już całkiem więcej informacji odnośnie kart. What if? zeszłorocznych, a w tym roku Food Fantasy, tak przynajmniej ma to się nazywać, więc jeśli chodzi o kolejny event. Mam nadzieję, że będą już jakieś konkretne przecieki w piątek i w piątek o południa będę mógł wam zebrać to wszystko w miarę w jednym miejscu do kupy i wam tutaj przedstawić. Tak więc zapraszam jeszcze raz do stawienia subskrypcji, żeby z tym na bieżąco. Zapraszam również Was na Instagrama, na Twittera, tam rzucam dużo info, przynajmniej staram się w miarę wrzucić, jeśli jest coś istotnego, a najbardziej informuję Was o streamach, bo najwięcej można mi się wydaje dowiedzieć się po pierwsze z materiałów, które są tutaj nagrywane, a po drugie na streamach, tam jest super kontakt bezpośrednio możecie napisać na czacie, możemy sobie o wszystkim porozmawiać i w miarę możecie zobaczyć mój punkt widzenia, który nie zawsze jest idealny, ale jednak możecie go skontrastować nawet ze swoim, czy z kogoś innego i razem próbujemy na streamach wyciągać jakieś wnioski. Zapraszam Cię na streama, zostawcie lajka, subskrypcję, wieczorem widzimy się na Twitchu, siema.